Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym to przeprowadzimy sobie analizę Bitcoina, zobaczymy też na inne rynki, porozmawiamy o tym, co się wczoraj wydarzyło. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych tutaj Bitcoinem, kryptowalutami do oglądania. Jak zawsze na samym wstępie wielkie podziękowania dla Was za Wasze wsparcie w postaci lajków i komentarzy. I tak, w dniu wczorajszym zobaczyliśmy tutaj zjazd ceny Bitcoina i większość z nas zastanawiała się, jaki jest tego powód. Oczywiście ja tutaj w dniu wczorajszym, kiedy robiliśmy sobie tą analizę taką na gorąco, wspominałem o tym, że mieliśmy bardzo duże to activity tych wielorybów i potencjalnie oni również byli uwiązani tutaj w tą grę. Jak się okazuje, w dniu wczorajszym odbywał się tak zwany meeting, tak, kiedy tutaj były poruszone dyskusje, jakie były wnioski z ostatniego spotkania Fedu. I tak jak widzicie tutaj w tym artykule CNBC, Fed officials plan to shrink the balance sheet by 95 billion a month. Ok, czyli w momencie, kiedy wirus szalał, amerykański Fed kupował aktywa, żeby podratować, utrzymać, uratować amerykańską ekonomię, tak? W tym momencie oni chcą tutaj uściślić, uszczuplić ten balance sheet. Jeszcze do końca nie wiadomo, w jaki sposób będą chcieli to zrobić. Także na podstawie tego artykułu doszło do zjazdu choćby na S&P i na Dow Jones. Jednak co ważniejsze dla wszystkich rynków, to to, że potencjalnie planują oni podnieść stopy procentowe o 50 basis points, tak? Czyli na dobrą sprawę chcą doprowadzić do tego, co się dzieje w Polsce, kiedy co miesiąc te wasze stopy procentowe skaczą o 0,5% w górę, tak? Postanowienia meetingu z 15-16 marca były takie, że obecny interest rate hike będzie tylko o 25 basis points, tak? Także oczywiście jest to negatywna wiadomość z punktu widzenia inwestorów, gdyż pożyczanie pieniędzy jest coraz droższe, tak? A wiadomo, że wszystkie asety spekulacyjne mają się dobrze wtedy, kiedy jest wysoka inflacja i kiedy są tanie pieniądze do pożyczenia, tak? I Bitcoin jest w tej samej pozycji. Dlatego też cena Bitcoina spadła razem tutaj z S&P, tak? Widzicie, tutaj też mieliśmy w dniu wczorajszym dość mocny zjazd tutaj na S&P. Długoterminowo, jeżeli te interest rate w US pójdą do góry, myślę, że odbije się to na rynkach. I w moim odczuciu nie trzeba tutaj pracować w całym tym financial system, żeby zrozumieć, iż Bitcoin też będzie dotknięty, tak. Bitcoin nie jest kuloodporny, nie jest wojnoodporny, jest skorelowany z rynkami, może w 40, może w 60%, może i więcej, ciężko to do końca określić, gdyż w różnych przypadkach, w różny sposób ten rynek kryptowalut reaguje. Jednak w moim odczuciu, kiedy tradycyjne rynki pójdą w dół, Bitcoin też pójdzie w dół. Tak? Może tak samo, jeżeli chodzi o agresję spadku, będzie to taki sam spadek, może mniejszy, może większy. My wiemy, bazując na historii, że Bitcoin z reguły odbija się szybciej z tego dna, tak? Jednak to nie jest jeszcze moment i to nie są jeszcze czasy, kiedy rynek kryptowalutowy, najbardziej spekulacyjny, najbardziej volatile rynek, jaki obecnie chyba jest, nie był tutaj podatny na spadki i nie był uzależniony od innych giełd, tak? Od innych rynków, przepraszam. Także na pewno tutaj sama ta wiadomość troszkę wzruszyła ten rynek. No i stąd też tutaj ten potencjalny spadek. Oczywiście, co niektórzy gracze, jak nasz tutaj wieloryb, którego śledzimy, on akurat wykorzystał tą sytuację. Wprawdzie kupił tylko jak na siebie 59 bitcoinów.
Na dobrą sprawę spodziewam się tutaj kolejnych zakupów od naszego kolejnego wieloryba, którym jest Luna Foundation, tak? Myślę, że jak kupili sobie niespełna 5000 bitcoinów po 45 tysięcy z hakiem, będą również zainteresowani, żeby kupić sobie bitcoina po 43,5 tysiąca. W dniu dzisiejszym na konferencji bitcoina w Miami ma być przemówienie tutaj, z tego co wiem, to będzie CEO albo COO Apple'a. Także jest tutaj potencjalny jakiś byczy news, że Apple, jest szansa, że Apple doda 1,5 biliona bitcoina do swojego tutaj treasury, co może być ponownie dać nam tutaj takie indication do tego, żeby się odbić, tak? Z tego poziomu, w którym jesteśmy obecnie. Jednak w przyszłym tygodniu jest nowy CPI raport, który powie nam, jak wysoka jest inflacja w US. Oczywiście, jeżeli inflacja będzie wyższa niż oczekiwana, rynek też zareaguje, tak? Rynek też zareaguje, jeżeli będzie niższa, myślę, że będzie to pozytywna reakcja, jeżeli będzie wyższa. Jeżeli ta liczba będzie wyższa, myślę, że będzie to negatywna reakcja. Kolejny powód, dla którego Fed jest dość, tak powiedziałbym, pozytywnie nastawiony na podniesienie interest rate'ów, aż tak mocno o 50 basic points, to dlatego, że DXY, czyli wartość dolara, cały czas szczytuje, tak? Jak widzicie, wartość dolara jest tutaj na poziomach 99. Historycznie silny dolar nie jest niczym dobrym dla Bitcoina, tak? Bitcoin bardzo dobrze czuje się w momentach, kiedy dolar jest słaby. My wiemy, że ze względu na konflikt bardzo dużo osób przeszło do twardych walut, dolar, frank, euro, tak? Także tutaj, jeżeli chodzi obecnie o siłę dolara, to ta siła dolara się umacnia. Stąd też Jerome Powell, no, musi się w jakiś sposób ratować przed tą inflacją, która dotyka Amerykan. I będą podnosić prawdopodobnie te stopy procentowe. W dniu wczorajszym w telewizji tutaj w US pokazał się artykuł, gdzie jeden z większych takich independent analysis mówi o tym, że w 2023 Ameryka wkroczy w wielką recesję porównywalną bądź też większą do roku 2008, co oczywiście pociągnie za sobą resztę świata, tak? Więc w moim odczuciu chcieliście poznać moje zdanie, jeżeli chodzi o inwestycje. Ja jestem dość mocno zdywersyfikowany, mam srebro, inwestuję w whisky. Od razu mówię, że są to butelki, bo ktoś się mnie kiedyś zapytał, gdzie można kupić indeks whisky na giełdzie. Także mam też inne inwestycje niż tylko tutaj krypto. Ja nie kupuję bitcoina w tym momencie. Dla mnie bitcoin jest za drogi, 43 tysiące, nawet patrząc z perspektywy długoterminowej. Wydaje mi się, że będą lepsze czasy na tańszego Bitcoina. A jeżeli nie, no to trudno. No tutaj jedyny plus, jaki mam po swojej stronie, to to, że no w 2018 roku Bitcoin nie kosztował 43 tysiące, więc mogę sobie niejako tak delikatnie pozwolić na to, żeby nie kupować Bitcoina po 43 tysiące. Jednak uważam, że inwestycja w Bitcoina, i nie jest to porada inwestycyjna, jest to dobra inwestycja z punktu widzenia inwestycji długoterminowej, tak. Nie jest to na pewno zakup, na którym się wzbogacicie w kolejne 3 miesiące. Wydaje mi się, że do takich rzeczy lepiej używać inwestycji w altcoiny, tak, gdyż one dają no, lepsze zwroty niż zwrot tutaj na Bitcoinie. Ja osobiście uważam, że jeżeli nie zobaczymy kolejnej odnogi tej hossy, kontynuacji, którą tutaj wspólnie targetujemy na tym kanale, to myślę, że to może być koniec, tak? I myślę, że do połowy 2024 roku będzie potencjalna bessa, gdyż
Już nie chodzi tu tylko o konflikt, chodzi tu o konsekwencje związane ze świrusem, o te wszystkie produkcje, łańcuchy dostaw, tak? O inflację, którą trzeba zwalczyć, o konsekwencje drukowania pieniędzy. Także jeżeli wszystko my sobie sumujemy w jedną kupę, to na pewno obecna sytuacja na rynkach, gdzie na dobrą sprawę cena S&P była sztucznie pompowana na wydrukowanych pieniądzach, tak? Więc na pewno z punktu widzenia tutaj takiego makro, kiedy sobie zrobicie taki duży zoom out i na wszystko popatrzycie, te rynki na pewno są bardzo niepewne i nieobliczalne. Stąd też, jak wam kiedyś powiedziałem, ja trzymam swojego Bitcoina, Ethereum i docelowo teraz Solanę długoterminowo. A jeżeli chodzi o moje alty, to tylko 25% mojego kapitału jest w rynku. I nawet jeżeli potrzebujemy teraz na 70 tysięcy Bitcoina, czy ile to tam będzie, ja już nie dokładam kapitału do tego rynku, gdyż raczej jestem w grupie ludzi, która spodziewa się jakiegoś resetu w najbliższym roku do półtora. Okej, chcieliście poznać moją opinię, także taka jest moja opinia. A teraz przejdźmy dalej tutaj do Bitcoina. Zobaczyliśmy tą korektę, o której rozmawialiśmy wczoraj. Z punktu widzenia tutaj analizy technicznej, tak jak wam mówiłem, na dobrą sprawę to wybicie tutaj po przebiciu tego poziomu 44 600 okazało się jednym wielkim fake-outem, tak? Także wróciliśmy z powrotem do tej formacji zwanej Ascendant Triangle, byczej formacji, w której się tutaj poruszaliśmy już na dobrą sprawę od połowy stycznia, od końca stycznia. No i na obecną chwilę znaleźliśmy tutaj nasze wsparcie na tej dziennej 50 po utracie wsparcia dziennej 20, tak? Jak rozmawialiśmy już w dniu wczorajszym, po odrzuceniach tutaj na tej dziennej 200 poziom 48 268 zobaczyliśmy korektę ABC, która na dobrą sprawę zanurkowała troszkę głębiej niż ja bym się spodziewał. Jednak no, ten news z Fedu i ta manipulacja wielorybów tutaj pomogła, tak, tej cenie, żeby zejść niżej. Czy to ABC correction już jest skończone? Ciężko powiedzieć. A na razie, jak widzicie, cena się stabilizuje. Ta dzienna świeca jest zielona. Zobaczyliśmy tutaj knot poniżej tej dziennej 50. I cena została wciągnięta powyżej. Potencjalnie wygląda na to, że ta korekta może być skończona. Jednak tak jak mówiłem wam w dniu wczorajszym, wcale bym się nie spodziewał, gdyby ta korekta zeszła tu na Ritę z tego poziomu 42 200. Na dobrą sprawę wszystko też będzie uzależnione od tego, jak przebiegnie ta konferencja Bitcoina, jakie tam, czy będą tam jakieś pozytywne wiadomości, czy też nie, tak? Wiesz, jak wiecie, rynki spekulacyjne bazują na informacjach, na spekulacjach, na tym, co się tam ktoś od kogoś usłyszał, tak? Szczególnie jeżeli jest to ktoś ważny. Także no tutaj ja bym jeszcze nie był tutaj na tyle odważny, żeby powiedzieć, że ta korekta C jest tutaj skończona, tak? Utraciliśmy ten poziom naszego 382 FIB 43 684. Także tutaj na pewno już widzimy, ten poziom będzie stanowił jakiś opór, gdyż była próba tutaj pchnięcia tej świeczki wyżej, tak? Jednak tak jak podkreślam, jeden jakiś byczy news może spowodować tutaj powrót tej ceny do góry. My docelowo chcielibyśmy wrócić powyżej tego poziomu 44 600, tak? O tutaj, żeby spróbować nałożyć ten kolejny impuls do tego naszego poziomu 52 tysiące. Jeżeli zostaniemy odrzuceni na tych poziomach 43 684, spodziewajcie się kontynuacji tu w tej formacji i później jakaś tutaj decyzja zostanie najprawdopodobniej na początku maja podjęta, jeżeli będziemy kontynuować tutaj naszą akcję cenową wewnątrz tej formacji, tak? Także na pewno będziemy na bieżąco tutaj śledzić.
kolejne potencjalne kroki tego, co może się tutaj wydarzyć z Bitcoinem w tym okresie krótkoterminowym. Ja mogę Wam tylko powiedzieć, że jeżeli tutaj ta fala C zostanie tutaj ukończona na tych poziomach. Musimy to zrobić dokładnie. Jak sobie zobaczycie, bazując na tym lokalnym dołku, czyli tutaj na tej fali C i na tym szczycie, gdzie zostaliśmy odrzuceni, przy na tej dziennej dwusetce, nasz kolejny impulsywny cel to jest 1,618, 52 tysiące. Co się na dobrą sprawę zlewa z naszym tutaj celem 0,618, 52 tysiące z punktu widzenia makro, tak? Także wszystko na dobrą sprawę tutaj składa się w jedną całość. Jednak jak coś wygląda za dobrze, to nie zawsze tak też wychodzi. Wydaje mi się, że ten spadek ceny miał również tutaj dużo wspólnego z tym, że było bardzo dużo longów na rynku i trzeba po prostu było nałożyć tutaj jakieś liquidation, tak? Gdzieś obiło mi się o uszy, że prawie bilion dolarów został liquidated w ostatnich 3 dniach, jeżeli chodzi o longi, tak? Jeżeli sobie zobaczymy tutaj to ratio long short, to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Ostatnie 5 minut to ewidentnie jest atak na longi, tak? I ciężko się dziwić. Jednak problem jest taki, że jeżeli pojawia się zbyt dużo longów na jakimś punkcie wsparcia, ta cena może pójść jeszcze w dół, tak? Gdyż dużo ludzi atakuje longi na przykład razy 20, razy 50 na takie krótkoterminowe wzrosty, tak? Więc nawet jak ta cena zeszłaby niżej, tu do tego poziomu 42 200, to ci wszyscy spekulanci stracą pieniądze, tak? Gdyż ich stop lossy zostaną momentalnie uderzone. Ostatnie 24 godziny wygląda to tak mniej więcej 50-50, 12 godzin 50-50, 4 godziny lekka przewaga longów. Mi się wydaje, że ja się nie wycofuję ze swojej teorii, że jesteśmy w korektywnej tutaj fali, zanim nałożymy ten ostatni impuls. Wydaje mi się również, że tak jak mówiłem Wam wcześniej, fundamentalnie Bitcoin jest bardzo silny. Również jest taka teoria, że za każdym razem jak Michael Saylor kupuje jakąś dużą torbę, to cena idzie w dół, a później się odbija do góry, tak? Także on kupił dużą torbę i cena poszła w dół. Także teraz tutaj czekamy na odbicie. Ale tak naprawdę nie odbicie jest najważniejsze, moim zdaniem, tylko to, żeby znaleźć dołek tej korekty C. I żeby to była tylko regularna korekta ABC. Tak? Gdyż tak jak wczoraj Wam pokazywałem, ta korekta może się zamienić w 5 fal ku dołowi i możemy zobaczyć nawet retest tutaj tej linii trendu wznoszącego, który byłby na poziomach 40,5, 41 tysięcy, tak? Także to wszystko jest jeszcze w grze. Jednak ogólnie ja wciąż nastawiam się na to, że po znalezieniu tego dołka, gdziekolwiek on nie będzie, ja oczekuję tego pchnięcia do tych poziomów 52 tysiące, tak? I myślę, że pozostawimy to w tym punkcie, gdyż no nie chcę tutaj gadać czegoś, co nie ma poparcia w analizie. I myślę, że musimy to tak zostawić i w dniu jutrzejszym wrócimy sobie ponownie i zobaczymy, jak ten dzień się tutaj rozegrał, tak? Także nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie retest poziomu 42 200. Docelowo chcielibyśmy wrócić powyżej tego poziomu 44 600, żeby po raz kolejny wrócić powyżej naszej dziennej dwudziestki i tego poziomu oporu, z którym takie wielkie problemy mieliśmy tutaj w tych miejscach, tak? Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, jak zawsze, że filmik miał wartość dodatnią. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Ja Wam jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!